Jo, hej, cześć, witajcie, ja jestem BC i witam was na moim kanale w nowej serii. Jest to Minecraft na modach i tutaj, jak widzicie, mam 10 modów na razie. Będę je dodawał po kolei, ale na razie stwierdziłem, że dodam te najbardziej popularne. Zresztą zobaczcie sami, tutaj mamy Optifine'a, Forge'a, to tam wiadomo, trzeba było pobrać, Backpacka, nie wiem. Inventory Tweak to jest ponoć coś, co automatycznie mi się uzupełnia, jeżeli na przykład buduję. I mogę też robić większy, łatwiejszy porządek w inventory i w skrzynkach. Damage Indicator to mod, który pokazuje w sumie innych mobów, które mają ile życia, jeżeli rozumiecie, o co chodzi. Minions to powinien być mod, co dodaje w sumie z takich małych sługów, co na przykład klikasz na nich i każesz im kopać, ale jeszcze go nie ogarnąłem. Race Minimap to on tam pokazuje mapkę. Rotten Flesh to w sumie nie wiem. I ruiny. Że już tam, bo widziałem, że fajne rzeczy się spełnią w nich. Jakieś fajne itemki można by było zdobyć. Ale jeszcze jak sprawdzałem, robiłem testy, to też nie widziałem. Więc może teraz się uda, jak nagrywam. No to możemy zaczynać powoli. Stworzymy sobie nowy świat. Nazwijmy go sobie może MM, no tak, Minecraft. Na modach, o. Niech będzie tak jak nazwa w serii, przetrwanie, więcej opcji świata. Generuj struktury to włączone, to myśl, chociaż można tak jakieś zmienić, wielkie biomy, powiększone, nie. Kody, jak widzicie, będą wyłączone, ale tam nic sobie nie dodawać, nic nie ściągać. Ale bonusową skrzynkę sobie włączymy i robimy gotowe i lecimy bez żadnego seeda, nic. I to będzie seria, żeby sobie pograć, a nie żeby przejść świat. Przejść Minecrafta. O. Jak widzicie, zespełniliśmy się w lesie, takim ciemnym, tak to mogę nazwać. Dobra, to zacznijmy już sobie zbierać wszystko. Nie ma za bardzo czasu. Właśnie chciałem pobrać jeszcze... co chciałem pobrać? Triplicator. Ale nie wiem dlaczego, jak pobrałem dwie wersje Triplicatora, to obydwie mi wywalały Minecrafta. Nie mogłem w ogóle go pobrać. Nie mogłem go zainstalować ani nic, więc... Stwierdziłem, że na razie się będę męczył łapką, a może po jakimś czasie go znajdę jakąś wersję, która mnie nie wywala. Bo no, nie ukrywam, jest jakieś ułatwienie. Zwłaszcza, że potrzebujemy naprawdę bardzo dużo drewna w tej serii. Bo ogólnie ja bardzo lubię budować. I bardzo lubię budować z drewna. Więc Triplicator się na pewno przyda. Teraz się może pochwalę skinem, jak wykopię to drzewo do końca. Dawać mi tu. Będzie jeszcze jedno, czy nie? Dobra, nie. Starczyło akurat. I myślę... za blisko mam. O, niech będzie na 7, będzie coś widać. O, teraz to w ogóle nic nie widać. Ale może na minimapce, jak się włącza minimapkę? O kurde, ale będą jaja. Nie wiem, jak się włącza minimapę. Ja sobie zrobimy taką. I może sobie pójdziemy tam. Chociaż... Dobra, tam pójdziemy. Na west.
na zachód. Mam nadzieję, że, bo mam nowy mikrofon, mam nadzieję, że mam dobrze ustawione wszystko. Jak robiłem te małe testy, to było mnie w sumie spoko słychać. To polecimy. Na pewno musimy znaleźć owce, bo mamy ustawiony poziom trudności na trudny. A bez żadnego domku ani nic, to ciężko w nocy. Musimy się jakoś najpierw może uzbroić. Tu mamy co? Mamy wilki. Chciałem nagrywać tę serię na angielskim języku. O, wiem, że właśnie na tej serii, jaką gram, to jest seria Minecrafta 1.6.4. To ona ma właśnie dziwne polskie tekstury. Jak jest jakieś na przykład eś albo coś, to jest takie nagle mega małe zwiększenie, zmniejszenie. I co? I to już słabo wygląda. Widzę już tam owce. Polecimy sobie tam. Dobra. Tylko trzeba polecieć w miarę szybko, bo jak są wilki i są owce. Jest creeper. Uciekam stąd, bo szybko łóżko muszę zrobić. Akurat będą trzy, to będzie spoko. Z tego co wiem, tutaj chyba barwić nie można. Czyli będzie bez barwienia łóżek. I tutaj mięsko nie wypada. Oj, coś piknąłem. Mięsko nie wypada tutaj, co więc, będzie trzeba poszukać jeszcze jakiegoś pożywienia tam. W postaci świń. Dobra, trzy nam starczą. I lecimy sobie dalej na zachód. Coś tutaj mamy? Nie. Mamy pieska. Fuck. Kurde, żebym się wkopał. Dobra, teraz sobie wyjdziemy tutaj. No nie wełnę. Lecimy dalej. Oj, przycięło mi troszkę. Ej, wszędzie są wilki. Dobra, skoczymy sobie tam. Ja naprawdę bym chciał jakąś tam, na przykład w górze. O, tam coś widzę ciekawego na mapce. I nie mam... Jestem głodny. Nie mam jedzonka. Nie mam jedzonka, a przydałoby się. Chociaż nie wiem, jakieś może świnie, coś. O, jest krowa. Jest krowa, mamy krowę. Mamy trzy krowy, chodź tu. Tylko żebyś mi nie spadła w jakieś dziury, bo nie chcę mi się ciebie gonić. Nie trzeba szybko jakoś przepalić. Żeby nie jeść surowego. O, okej. Okay. Dalej, krowa, nie chcę mi się ciebie gonić. Dobra, mam pomysł. Czy mamy tutaj jakiś węgiel? Nie widzę węgla. To sobie zrobimy tak, tak, tak. Tak i tak. Zrobimy sobie crafting table, zrobimy sobie patyczki. Wykopiemy trochę kamienia. Dalej zbiera się drewno. Czas kopać. Achievement get. Kurde, może tu... Ale mnie owca wystraszyłaś. Głup, tasku, ty. Oj, kolejny achievement do ataku. Ale gdzie są te krowy, co je widziałem? Nie chcę owiec, bo już wełnę mam. O kurde. Zrobiłem sobie mieczyk i nie widzę krów. Uciekłem ich. Dobra, mam tutaj. O, jakaś jeszcze skóra. Raz krowie śmierć. Kolejny achievement. Może jakaś tutaj wpadła? Nie. Nawet tam nie wchodzę. To bardzo się boję.
Ale mamy 6 mięska. No ale fajnie było jeszcze jedno przygarnąć mięsko. Może tam wpadła? Nie. Kurytowce. Beczą i beczą. Nie, chyba nie ma więcej. Skoczymy sobie. A nie, jest węgiel. Ale okej. To weźmy sobie węgiel cały. To znaczy cały. Kilka na pochodnie i właśnie jedno na przepalenie tego mięska. I będziemy dalej szukać miejscówki. Skoczmy sobie tutaj. Robimy. Nie zrobimy crafting tego. Co ja chciałem powiedzieć? Nie zrobimy sobie piecyka na razie. Musimy mieć więcej kamienia. Kolejne przejście. W sumie tu już można ułożyć i cyk. Teraz szybko mięsko przepalić. Ale się jasno zrobiło. Jakieś shaderki muszę wgrać, ale też chciałem grać w shaderki, to też mnie wyrzucało, robiło mi crasha. Nie wiem, czy za słaby komp. Nie wiem, zobaczymy. Niech się mięsko przepali. Starczy tam nic nie starczy. Nie no, przepalmy jeszcze troszkę. Bo tutaj na pewno nie ma żadnej już. Nie ma, dobra. Może w tym czasie jak się przepala mięsko. Sobie wykopmy ten kamień. Ale ten kamień, ten węgiel. Dobra. I lecimy zaraz szukać dalej miejscówki. Już się wykopało, czy się nie wykopało? Dobra, mamy. Teraz tak. Crafting. I lecimy dalej szukać miejscówki. Kurde, już losuję obrażenia. Spoko na mapce jest to, że nam pokazuje, gdzie możemy iść i gdzie jest coś ciekawego. Tam na przykład widać, że jest dużo piasku. Ale zaczyna się noc, więc szybko. Jest świnki, są świnki. Świnki, o, ale dużo świnek. Zrobiłem ten kamienny mieczyk i od razu... Oj, słyszę zombika. Wiecie co? Ja może od razu sobie zrobię łóżko. Nie to. I teraz szybko, póki jeszcze nic nie przyszło do mnie. Bo mogę sobie nie poradzić. Nic nie idzie, dobra. Ładnie przy zachodzie słońca. Miałem szczęście, że nie spadłem. I tam jest kolejna świnka. To jest ta, co uciekła. A nie, dwie kolejne świnki. Z czterech skór to my chyba tylko możemy zrobić... co możemy zrobić z czterech skór? Budki. Nie, na razie nie. O, widzę, że wilki już zabrały się za krojenie owiec. A dziwne, że ich nie jedzą. Chyba najadły się. Kurde, chyba trafiliśmy na jakąś wyspę taką nieciekawą. Więc, no, będzie trzeba wypłynąć gdzieś. Tylko pytanie, gdzie? Pewnie na zachód. Każdy chwali zachód, to polećmy na zachód. Pytanie, jak się tutaj robiło łódeczkę? Czy tutaj w ogóle jeszcze były łódeczki, bo nie pamiętam. Były łódeczki. Jeszcze jakie?
Dobra. Okej, okay. I płyniemy. Płyniemy sobie na zachód i może coś ciekawego znajdziemy. Dobra, jestem. Powiem wam tak, był tak dźwięk, jakby coś tak porządnie stukło o ziemię z wysokości jakiejś dużej. Ja tak się wystraszyłem, może będzie słychać na nagraniu, ale nie jestem pewien. Powinno słychać, bo to był taki huk, że masakra. Tam był węgiel. Dobra, olejmy ten węgiel. Tam troszkę węgla, nic się nie stanie. Dobra, to szukajmy teraz tak. Szukamy sobie jakiegoś spoko miejsca. Może no tutaj będzie. Bo widać, że jest właśnie taka. Tak mi się wydaje, że to może być taki większy biom już. Ej, właśnie, włączyłem sobie skrzynkę. Skrzynki nie było. Ha. No, nawet nie zauważyłem jej. Teraz tak sobie pomyślałem o tej skrzynce. O, znowu głodni jesteśmy. Ale teraz mamy jedzonko pod dostatku, tam możemy pobiec nawet. Dobra, szukajmy. Kurde. Tutaj też mały biom taki. Mała wyspa. Jak ja mam na nich przetrwać? Kurde, znowu wpadłem. Kiedyś spadanie to przez te... Zginę takie coś. No i tutaj też nic nie ma. No to co? No to... Płyniemy dalej. Może trochę tam popłyniemy. Popłyniemy sobie w tamtą stronę. Może coś będzie ciekawego. Okej. Okay. Tu już jest trochę bardziej górzysty biom. Który no troszkę bardziej mi się podoba. Więc rozwaliłem łódkę. Ale brawo ja. No tak, bo przecież tutaj się jeszcze łódki rozwalały, jeżeli za mocno uderzyłeś. Zapomniałem. Ale mi się ten biom zaczyna podobać. O, ale tu już słychać mobów. Więc lepiej sobie ucieknijmy stąd. Ogólnie spoko, że minimapka pokazuje, jakie mamy współrzędne. Ale zacina. To tak, żeby się nie zabić. Gdzie by sobie pójść? Może tutaj. Skoczyłbym tak na pewniaka, ale się boję, że... Udało się. Bałem się, że uderzę w ziemię i zginę i wszystko pójdzie na marne. Ale nie, wszystko jest na szczęście. Okej, udało się. Przynajmniej wiem, gdzie bym miał iść. Ale patrzcie, jak my już daleko przyszliśmy. Bo nie wiem, czy jest 0-0 zawsze na początku współrzędnych. O, są jakieś koniki, osiołki. Spoko. Ej, dużo owiec jest. Bardzo dużo. Ta górka mi się podoba. Ale jest pewnie rzeka na niej. I są krówki. Krówki trzeba zabić. Krówki dają skórę. Co by się przydało do jakiejś małej początkowej zbroi? Prawie na jednego HP miała. Ile mamy skórki? 9 skórki. O, to dużo. Już mi się też podoba. Ale wszędzie jak jest taka górka, jest od razu jest koniec górki, jest rzeka. A ja bym chciał takie miejsce po prostu, żeby
Jakieś może pole jeszcze zrobić takie. Jakąś małą farmę albo coś. Najchętniej bym się najpierw wybudował jakieś górze i dopiero później coś kombinował, ale no zobaczymy. Bo wiecie, jak będzie spoko widok. Oj, znowu jesteśmy głodni. A nie, mamy mięsko jeszcze, dobra. No, to może tu. Będziemy się budzić i widzieć wschód. O, ale słoneczko już widzę powoli zachodzi. Więc trzeba też szukać tego miejsca szybciej, bo no naprawdę może być nieciekawie, bo mamy noc, już wam powiem. Mamy. Kurde, jak to się sprawdzało tutaj? Ogólnie 60 FPS-ów, no, ustawiłem sobie tutaj ustawienia graficzne, maksymalnie 60 FPS-ów, bo tyle jest na nagrywaniu, więc to wszystko będzie to samo, ale szukam. Nie wiem, w tej opcji chyba jeszcze nie było. W tej wersji. Wiem, że w tej wersji, na której ja czasami gram, to było tak, że pokazywało ci dzień, który jest, i pokazywało, jaki jest poziom mobów, taki faktyczny. O, kolejne króweczki sobie zabijmy. I mamy 12 skóry i jeszcze jedną krówkę. Pewnie na żelaznym mieczyku by poszła na hita. Bo zawsze ten jeden zostaje. O, tu jest dużo kró. Ej, tu mi się podoba. Ej, tu jest ładnie. No, ale trzeba szybciej już robić jakiś mały plan, żebyśmy mogli się już schować. Tu mi się podoba. Tu jest ładnie. Ja tutaj będę coś kombinował. Może tu, o. Tutaj może. Co wy na to? Taki mały plan. Albo zobaczmy, co jeszcze jest tam, bo tam też widzę taką. Ej, nie. Ej, tu jest sztos. Tu mi się podoba. Ta góra mi się podoba. Położymy się spać. Wstaniemy. Zabijemy więcej krówek i będziemy myśleć nad jakimś planem. Nie kilofem, tylko mieczykiem. Mam nadzieję, że nie słychać jakoś za bardzo klawiatury i tego wszystkiego. Żeby mnie lepiej w sumie słychać. O, jest creeper, więc od creepera lepiej odejdźmy sobie. Bo wiem, że one lubią wybuchać, jak do nich za bardzo podejdziemy. Ale nie, no tu jest naprawdę ładnie, tu mi się podoba. Tylko gdzie by tutaj zrobić? Może tutaj? Tylko tutaj by trzeba było trochę bardziej wykopać. I tak w sumie chyba zrobimy. Postawmy sobie crafting. Zróbmy sobie łopatę. I równamy. Okej, moi mili, wykopaliśmy sobie tutaj.
Jest to tak, myślę, że w miarę struktury, tak jak się ten spełni. I tutaj może sobie zróbmy drzwiczki w tym miejscu. O, tutaj sobie postawimy jakąś małą farmę. Będzie trzeba więcej dirta pewnie wykopać. Ale to w przyszłości. Teraz sobie zróbmy jakieś małe miejsce na kryjówkę. To będzie taka kryjówka, taka na trochę dłużej, nie na chwilę, ale też to nie będzie docelowa. Ja będę chciał naprawdę w takim miejscu, gdzie będzie naprawdę perełka. Jeszcze jedno tutaj sobie wykopmy. Z tego co kojarzę, to tutaj nie powinno być właśnie tych innych kamieni niż właśnie tych bruków. W sensie w nowych wersjach jeszcze są te białe kamienie i takie czerwone, różowe, jakoś tak. Zaraz mi się koilow skończy. No właśnie, mówiłem. W sumie to mi się podoba, że tego nie będzie, bo no, nie ukrywam, że tamte surowce mi się za bardzo nie podobały. O, to zaśmy kolejny achievement. Wykopiemy sobie tutaj jakąś małą kryjówkę, zrobimy i myślę, że to będzie koniec na dzisiaj. Taki jest w sumie plan. Właśnie miałem się pochwalić skinem. Pochwalę się, jak będę się żegnał. Czy jakieś pochodnie zrobić tutaj, oświetlić to. O, ale taka kryjóweczka. Chyba nie jest zła, co? Na początek. Jakieś łóżko, coś wejdzie. Taka trochę jaskiniowata. Z serii. Jak to było? Nie pamiętam tej serii, co LJ nagrywał. LJ Jaskiniowcy, jakoś tak. On też robił podobne. No i w sumie jestem tamtych czasów, co się właśnie tak nagrywało. Albo nie, postawmy sobie piecyk tutaj w nóżki, mieli nam ciepło, a tutaj postawimy sobie crafting. No, myślę, że tak wygląda ładnie, tak mi się wydaje. Tu będzie okienko, jak ktoś puka, zawsze możemy, kto tam. No i co, oświetlimy sobie jeszcze. Cztery pochodnie starczą. Tutaj jedna, tutaj druga, tutaj trzecia, tutaj czwarta. Drzwi trzeba zrobić. A ja nie wiem, czy z tego drewna będą. O! To też mi się podobało. Dużo osób narzekało, że tyle drewna trzeba wykorzystać do takich małych drzwi. No ale w sumie co później się robi z tymi drzwiami? No nic. I co my jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy piasek. Ale tutaj sobie zrobimy tak. Postawimy sobie ten waypoint. Nazwijmy go sobie domek. Zróbmy sobie kolor. I jak to się wybierało kolor? Możliwe, że o, tak jest niebieski, tak jest czarny. Zróbmy sobie niebieski z połączeniem. Aha! Blue, green i red, tak? Tu będzie zielony, no a tu będzie czerwony. Zróbmy sobie coś, może. O, przesuń się. Może coś takiego, o. Mamy Dame Waypoint domek. Pokazuje nam nawet metry, ile mamy. I na mapce też nam pokazuje. No. To pójdźmy sobie jeszcze po piaseczek. Jeden. Gdzie tu może być piaseczek? W sumie tam było pełno piasku, tylko nie zebrałem. O, jest piasek. Dobra, mamy piasek. I w sumie zbierzemy ten piasek. O, jest jeszcze woda. To się woda przyda też. Woda nam się przyda do farmy.
Znowu jesteśmy głodni, ale już nie mamy jedzonka, ale w sumie jedzonko to sobie zaraz przepalę. Pójdziemy do domku, postawię sobie jedzonko. Będę się już z wami żegnał. O, w sumie ten odcinek nie wiem ile może być minut. Nagrywam już jakieś może z 40 minut nagrywam. Ale wiecie, że renderowanie to wszystko. To jeszcze troszkę potrwa. Dobra, na razie sobie wstawmy to. I co? A nie, nie wstawmy sobie tego. Wstawmy sobie piaseczek. No tak. Nie, co ja zrobiłem? Dobra. Myślałem, że już się przetopiło na normalne mięsko. To się upiekło. Okej, to postawmy sobie. Nie taka kryjówka jak na pierwszy odcinek. Myślę, że w porządku. No to co? Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć i do następnego odcinka.